czołem! Witam wszystkich widzów kanału Huwi365 i w dzisiejszym odcinku będziemy zwiedzać Borne Sulinowo. Tak, w końcu dojechaliśmy do takiej, bym powiedział, trochę Mekki, jeżeli chodzi o takie klimaty powojskowe. Borne Sulinowo, niesamowita historia, która zaczyna się od spraw niemieckich, poniemieckich, później radzieckich. A więc w końcu dotarliśmy. Witamy Was przed budynku kultowego Domu oficera w Bornym Sulinowie. Zaraz będziemy go w środku eksplorować, ale to za chwileczkę. Dokładnie tak. A dzisiaj witamy Was z tego miejsca. Myślimy, że powstanie wspaniały materiał. Może nawet kilkuczęściowy. Zatem bardzo się cieszymy, że możemy Was przywitać właśnie z Bornego Sulinowa. I zaczynamy naszą tutaj wielką eksplorację. A więc zaczynamy eksplorację Bornego Sulinowa. Zapraszamy do oglądania. Zapraszamy. Eksplorację Bornego Sulinowa zaczniemy od opuszczonego domu oficera. Tak, no to jest taki obiekt najbardziej charakterystyczny. Najbardziej chyba charakterystyczny i najbardziej taki rozpoznawalny w Bornym Sulinowie. Tutaj możecie dom... zobaczyć rzeźby, które tak, tak. Dom oficera wybudowany przez Niemców nad jeziorem. Zaraz prawdopodobnie pokażemy to jezioro. No i to było takie centrum, bym powiedział, kulturalne dla niemieckich oficerów. Po zakończeniu wojny został przejęty przez Rosjan i jakby działał dokładnie, służył w tym samym celu. Jako dom oficera? Tak, dokładnie. Piękna, piękna budowla, niestety zrujnowana. A więc zaczynamy jego eksplorację. Więc teraz wchodzimy do środka tego budynku. Budynek jest dosyć w złym stanie po pożarach, które były spowodowane podpalaniem. No, tutaj mamy wejście. Tutaj są jakieś pomieszczenia, więc je sprawdzimy. No, to jakieś takie bardziej pomieszczenia. Uważaj na sufit, bo sypiący się, Hubert. To chyba tam jest to przejście, więc chyba... A, to najpierw. Dobra, zacznijmy od takiego głównego ciągu. O, to główny hol. No, tylko tutaj jest jeszcze pomieszczenia. No, to są jakieś takie drzwi właśnie. Jakieś takie pomieszczenia, o, zachowała się posadzka. Zachowała się. Takie tu pomieszczenia. Kable pożarowe. Dokładnie, natomiast no tutaj główny hol. No. Kiedyś była szklana tutaj. Tak, była. To jest to, co robi największe wrażenie. Tu jest, to był szklany sufit. Znaczy przeszklony taki, piękna kopuła. Teraz no, jakby niewiele z tego zostało. To wszystko przez pożar. Dokładnie tak, natomiast wejście i te miejsce tutaj. Jak się wchodziło, no musiało robić no, niesamowite wrażenie. Dobrze, spróbujemy tutaj bardziej przy ścianie. To chyba był komin. No to jakieś pomieszczenie. Dobrze, spróbujemy. Dużo tutaj, tu pomieszczenia też są. Wokoło to pójdziemy zaraz, tylko chciałem też... O. Patrz, wejście, klatka schodowa. Tak, klatka schodowa, to zaraz popatrzymy na to później. Może zaraz wejdziemy, ale tu te miejsce to jest klatką schodową, więc to już za chwileczkę. Celem takim pierwszym jest przejście wokoło i potem po środku tego domu oficera się pokręcimy, a więc idziemy tak, wokół tego. Idziemy, pierwsza sala. Duża, bardzo. Idziemy w tej. Dom oficera tak, taki okrągły jest. No tak, jest wykończony na pół okrągło. Tu możecie zobaczyć, jak wygląda to przez okno. Może zaraz uda się wejść na górę, bo widzę, że jest wejście. Zobaczymy, no tutaj jest dziedziniec. Rada. Tu ponownie się zachowała zabytkowa. A tutaj możemy nawet wejść, bo tu nawet ciekawe jest. To chyba musi być tutaj za... Nie, tu powinniśmy... O. Tutaj. Toalety, zobaczmy. Toalety. Jak też tutaj wygląda. Patrz tutaj z kamerą. Tu kabiny były. Jeszcze nawet zostało trochę. A tutaj może zlewy były. Gdzieś tu. Raczej pisuary chyba. Tutaj są gdzieś zlewy musiały być. Nie są zlewy. Nie było tutaj zlewów, ale na samym początku widzimy, że coś z epoki tutaj zostało. Tak, tak, to są rzeczy na pewno z epoki. Więc to dobrze, bo my lubimy zwiedzać takie miejsca, w których coś zostało, jak to da nauczyć eksploratorów. Tak, przechodzimy teraz wokoło budynku, jak mówiłem, klatka schodowa. Za chwilę, tu uważaj na dziurę, bo to może
spaść. Że nie tyle chce spaść, ale może nadal. Kolejne pomieszczenie. Tak ona wygląda. Tu chyba latarkę będzie trzeba odpalić. Zaraz popatrzymy. Więc ja wyjmę tak na wszelki wypadek, bo może się przydać. A tutaj pomieszczenie. No. O, tych pomieszczeń jest całkiem sporo. No, dom oficera ma dużo pomieszczeń, ale tutaj jakieś pomieszczenie. Te pomieszczenie mnie bardzo ciekawi. Uwaga, bo tutaj już... Widzę, w złym stanie. I co tutaj mamy? O! No, ale to wszystko już zgryciało. Dobrze, zobaczymy z tamtej strony jeszcze. Może zaraz tutaj wrócimy jeszcze. No tu chyba na tą stronę jest po prostu przejście. A może i nie. A może będzie trzeba tam wrócić? No, to dojdziemy. No. Ten dom oficera to jeden z takich większych obiektów, jako budynek, który jest widzę. Uwaga, bo tutaj jest podłoga. Przygnita. Ma tak dużo pomieszczeń. Uważaj, bo przygnita w ogóle paszku. Ja uważam. Niebieskie lamperie. Niebieskie lamperie. Tutaj możecie zobaczyć, jak już ten dach się powoli coraz bardziej niszczy. Uwaga, tu bokiem. I tutaj się już coś zawaliło. O, tu ściana się zawaliła. To czekaj, ja tu latarkę odpalę. No. Okay. No. Jakieś małe pomieszczonko. Chyba będziemy musieli wrócić tam, ale... No i to jakaś sala widokowa albo coś, nie wiem. A nie, tu nic nie mam, tylko malutkie pomieszczenie. Tu jakaś sala widokowa. Niesamowite wrażenie to wszystko robi. No. Zostały nawet jeszcze tutaj te. No i tutaj pewnie przeszliśmy tym sposobem nad jezioro. Nad jezioro. Pokażemy je wam przez tutaj okno budynku. O, tutaj jak dziura w ziemi. Ale to dojdziemy na tamtą stronę, natomiast no to jest jedno. Trochę tutaj zwiedzania będzie. Tak. A w tamtym kierunku jest piękne jezioro. Piękne jezioro. Tutaj podziemia, ale tam to wszystko za chwileczkę. Tutaj tam widzieliśmy jakieś wielkie pomieszczenie, do które trzeba wejść po schodach, więc... No, pod bokiem. Widzę, tu widzicie, podłoga jest po prostu na samym widoku. Tutaj to jest trochę niebezpieczne tutaj chodzić, więc jak zawsze mówię, chyba nie zachęcamy, żebyście chodzili po takich ruinach. To bardzo ryzykowne. Tu chyba. Tak, tam trzeba wejść. Dobrze, pamiętam. Tak, tutaj. Więc no. Uwaga, zobaczmy, co tutaj w ogóle jest. To w ogóle warto wchodzić, bo to jest pewnie jakaś ruina. A, to jest tylko taki przedsionek. Dobra, weź tam troszeczkę się podsuń, uważaj. Ja tylko łypnę kamerą. Nie, to gruzowisko jest tylko. Schody są w dobrym stanie, sprawdzę. No. Dobra, tu dużo kamień tutaj też jest. No, takie gruzowisko. Więc zejdę. Mało. Uważam, spokojnie. Także... To może teraz przejdźmy do klatki schodowej. Ja to chyba w drugą stronę, drugie skrzydło chyba jest. Tutaj pokażemy wam taki długi łącznik taki. A, drugie skrzydło, o! Ale tutaj miejsce, które się brało udział w tym pożarze. Tu przejdziemy. Miejsce, które jest naprawdę ciekawe. O, poczekaj, tu, w Górnym Cuminowie. Tu jakieś są jeszcze... Jakieś piwnice. Zresztą może tam trochę pozwiedzamy, ale ten cel jest jeszcze, żeby wejść na piętra. No i to jest jakaś tutaj chyba sala była. Patrz, jeszcze zostały te. To możliwe, że była jakaś klimatyzacja. To jest jakaś sala widowiskowa albo kino. No dokładnie, to jakaś sala była. Taka jakaś widowiskowa podejrzewam, bo... Miejsce było naprawdę ciekawe, jak przepuszczamy po zobaczeniu, ale niestety. U góry jakaś loża, więc wydaje mi się, że to była jakaś tutaj część taka właśnie widowiskowa tutaj. Naprawdę, to jest niesamowite. No. Szkoda, że to się spaliło. No, szkoda w ogóle, że taki piękny budynek uległ zmarnowaniu. No, to jest jakby największa szkoda tego wszystkiego. Więc tak wygląda miejsce, które... Jako jedyne jest na tym terenie najbardziej zawalone. Znaczy najbardziej, chyba jako jedyne zawalone, bo nie ma więcej zawalonych. Jak mówiłem, pożar tu był, nawet dwa pożary, ale to pewnie jeden, ale tutaj jest bardzo ciekawie.
Zobacz. O. Tu chyba coś był jakieś też może. Też, jakaś sala, parkiet drewniany. Płytki. To chyba była sala jakaś piecykowa, kominkowa chyba. A no tu komin, zobacz. Dokładnie. I tu była taka właśnie chyba sala kominkowa. Tu klatka chyba, ale to tutaj, możesz podejść z kamerą. Tu ewidentnie chyba była jakaś, nie wiem, kotłownia, bo nie, wydaje mi się, że to była sala kominkowa tutaj. Kominkowa. Sala kominkowa, takie wiesz. Taki klub, okienka wysoko. Tu jakieś małe zaplecze. Patrz, jeszcze malunki zostały. Tak, jeszcze jakieś malunki zostały, także. Tak, no tu była jakaś infrastruktura tego kominka. Infrastruktura. Podejrzewam. Ale ten. My poszliśmy tutaj, a tam są pomieszczenia, tam idzie naokoło. No czy wrócimy? Wrócimy na ścieżkę. Tu dużo kładek składowych, więc jest to wszystko zaraz. Mi się wydaje, że jeszcze tutaj. Będziemy musieli wrócić tutaj do klatki schodowej, bo... Znaczy ja nie wiem, czy góra się nadaje. Góra może być całkowicie zawalona, bo tam w wielu miejscach widziałem zawalenia. Nie, ja też sprawdzałem. No ale zobaczymy. I teraz sprawdzimy. Sprawdzimy. Obiecujemy wam, że postaramy się tam chodzić, no. Teraz tutaj musi być prawa, żeby obejść tym łącznikiem. To wszystko. Możliwe, że gdyby nie pożar, no to byśmy wam pokazywali to jako jedno z najciekawszych pomieszczeń tego. Okay? No to kurzganek taki. Tam nic nie ma, to uszkodzone wszystko. No, tutaj. Mi się wydaje, że... No góra jest, zobacz w jakim stanie. Ale tamta jeszcze jest dobra. No. No postaramy się, spróbujemy. No góra jest całkowicie zawalona. Ale tylko tutaj chyba. Mhm. No tak, sprawdzamy przed eksploracją, że... Chyba tylko góra. Tu jeszcze jest pomieszczenie. Ale bardzo dużo pomieszczeń jest. No tak, no to klub, no to przecież tu było szereg różnych takich sal. Takich właśnie do odpoczynku, do jakichś przedstawień. A o tutaj cofnij się troszkę, załóż na dach, jak się wypiętrza. No widzę. No, także tutaj nie. Tu wentylacja. Tak, tak, tutaj nie wchodzimy za bardzo. Bo dach tutaj faktycznie mam wrażenie, że w każdej chwili może gruchnąć. Możliwe, ale... No. Tak to wygląda. Mhm. Tutaj kolejny taki łącznik, tutaj sprawdzimy go. No a pewnie wyjdziemy z drugiej strony tamtego, ale tej hali głównej. Tędy przyszliśmy, tak? Tędy przyszliśmy. No. Tutaj też malutkie pomieszczenie. Malutkie pomieszczonko, nawet dwa. No, albo nawet trzy. Tutaj w dobrym stanie. No, ale też trzeba uważać. Wiem. No. Tu grzejniki były, ślady po grzejnikach. Tak. Mhm. Ale miejsce naprawdę interesujące. Mhm. Nie dziwię się, dlaczego ono jest jednym z najciekawszych miejsc Bornego Sulinowa. No. Bo miejsce jest naprawdę bardzo ciekawe. Ciekawie się je zwiedza. Mhm. Teraz tam. Ktoś powiedział? Dobra. Ktoś powiedział kiedyś, że Dom Oficera to jest takie miejsce, dla którego gdyby tylko je zwiedzić, to warto dla niego przyjechać do Bornego Sulinowa. No i ta osoba ma rację, bo miejsce to jest naprawdę niesamowite, dużo tajemnic kryje, ma kilka pięter, ponoć ma też ciekawe... O, tam tutaj widać tego, tutaj fajnie widać tą salę kominkową właśnie teraz. O. No ładnie to wygląda, no, ciekawie. No, tutaj jest gruzowisko. O. Patrz, tutaj nawet dach jest w tej części w dobrym stanie, więc może. I tam pójdziemy, ale jeszcze nie skończyliśmy zwiedzać tutaj tego terenu, więc teraz na chwileczkę zatrzymamy kamerę i zwiedzamy dalej. Idziemy dalej. Ciekawe, co tutaj uda nam się znaleźć. Ale patrz, tutaj niższe piętro jest ciekawe, więc może jak będzie w dobrym stanie, to nam się wyjść, ale to chyba od tamtej strony, gdzie widziałem jakieś przejście, ale skupmy się na tym, co jest tutaj. To chyba też łazienka. A, jakieś takie zaplecze, no. Ale sprawdzimy. O, tutaj łazienki. To byliśmy tutaj chyba. Czy, a nie, to są inne. A, inne. No, no tak, tyle osób tutaj przebywało. I zadyskowała mozaika. No. Ja tutaj został kibel. No, kible niekoniecznie. Ale widać tutaj rosyjskie klimaty, bo niebieska też pomalowali na niebiesko. Tam też tutaj klasy.
Tam jest jeszcze pomieszczenie łączące się. Zobaczyć. To jakaś była ażurowa, fajna konstrukcja, nie wiem. Wszystko się wydłubało, obdrapało, ale coś tu było ciekawego. A tu jakieś zaplecze. Więc podejdźmy, bo ona ciekawie wygląda. A, jedno pomieszczenie. Pokaż. Idą. Drzwi zostały. Chyba jedyne, jakie tutaj widzieliśmy. W większości miejsc, w jakich byliśmy, to miejsca są zdewastowane. No to też jest zdewastowane, ale tutaj coś z tamtych czasów jeszcze pozostało. Tak, jakieś ślady zostały. No i wróciliśmy do tej głównej hali. Tak, ale tutaj tych pomieszczeń nie pokazaliśmy. No, bo poszliśmy w tamtą stronę, a wróciliśmy z tej strony. Tutaj jeszcze musimy parę rzeczy pokazać. Czekaj, a tam? O, jeszcze tak raz. Tak wygląda, tak? Ale zanim tutaj włączymy kamerę, to tutaj są jeszcze trzy pomieszczenia, które według mnie warto pokazać. Jeszcze? Ale małe. No, to znaczy to byliśmy, to pokazywaliśmy. Nie, to chyba nie byliśmy, ale... No. Dobra, no. To teraz zatrzymujemy kamerę i śrubujemy tamte klatki schodowe z baletek, bo tam, jak widziałem, dach jest w dobrym stanie, ale... No, zobaczymy jeszcze. Sprawdzimy, teraz zatrzymujemy kamerę i idziemy zwiedzać dalej ten dom oficera. On jest naprawdę wielki i jest bardzo ciekawy. Pokażemy tutaj wam teraz klatkę schodową i postaramy się wejść. A, próbujemy zobaczyć, czy tam coś wyżej jest ciekawego. Schod się trochę trzęsło, więc nie zachęcamy do niego, żebyście wychodzili. Jak trzęsło? Tak czasem się uginają. Jak wstaje, to czasem się jakiś schod ugnie. O, i tutaj był ten pożar chyba. Pożar bardziej tamtej części było niewiadomy. Ale może to ten drugi pożar, bo... W Bornym, który na tym domu oficera dwa razy był podpalany. No to ciekawe, co to ludziom przeszkadza. No, niestety. No. Mogłaby to jakieś przewody elektryczne. O, to trzeba uważać. Stawię nogi ostrożnie. Wiem, bo... Nie fajnie było spadnąć z takiej wysokości. No nie. Pomału. A? No to jest to poddasze, które jest... Tak, strych. No, chociaż to jest... A więc dotarliśmy na strych. No, dobra, chodź tędy. Udało nam się dotrzeć na strych domu oficera w Bornym Sulinowie. No i to jest chyba jedyne miejsce tam na piętrze, które można zwiedzić. Nie zgadzam się z tobą. O, to jest ta kupuła, ostrożnie. Nie, na kupułę nie będziemy wchodzić, bo ona... No nie, ona tutaj... To są raczej te... O, tutaj. Czekaj. Jakieś napisy. A, taka się sentencja. To jest jakieś takie techniczne pomieszczenie do konserwacji tego wszystkiego prawdopodobnie. Także... O, patrz, tu jeszcze kontynuacja. No. Tam jest ciekawe pomieszczenie. Dach się trzyma, choć wchodzi. No, dobra. Tutaj, bo widzicie. Szkoda, że to miejsce zostało podpalone i w ogóle opuszczone, bo to miejsce było naprawdę fajne i było fajne. Mi się wydaje, że jeszcze dużo zostało, gdyby zostało podpalone. O, to te schody w ogóle widzieliśmy z tamtej strony. Z której tamtej? No, z tego drugiego łącznika. No dobra, to żeby nie wracać tą samą trasą, zejdziemy tymi schodami chyba, nie? A nie, tu widzę jeszcze jakieś pomieszczenia. Hmm. Tam jeszcze są jakieś takie wejście. Na dół widzieliśmy od... No, dobra, tutaj nie, bo tutaj jest wszystko. No, to jest prawda. No nie, to nawet nie próbuj chodzić. No, to nawet nie próbuj. To jest takie właśnie poddaszowe, ale to wszystko się widzisz załamało. Rozchrzaniło się wszystko. Tam jeszcze strych, kontynuacja, no. Ale tam już zawalony. I to teraz zejdziemy na dół sobie. Zaraz zejdziemy na dół. I tam jeszcze widziałem od zewnątrz tego budynku jakieś tam wejście, które mnie zaciekawiło. I one prowadzi tak
gdzieś na dół tego budynku, więc myślę, że może być ciekawie, więc teraz zatrzymamy kamerę, wyjdziemy z tego budynku i wejdziemy, jak się uda oczywiście, do miejsca, które prowadzi gdzieś na domu oficera. Nawet się dostałem czasem nie tutaj, ale to za chwileczkę sprawdzimy. Teraz zatrzymamy kamerę. Dobra. I schodzimy na dół. Dobra, schodzimy teraz. Ostrożnie. Innymi schodami niż. Innymi schodami, żeby. Żeby pokazać kartkę schodową tą. No, żeby nie iść tą samą drogą. No właśnie, bo chcemy różne rzeczy pokazać. A ja tutaj jestem, no to możesz kamerą pokazać, jak wygląd. Ciekawie to wygląda. Dziedziniec. No. Wyjdziemy tylko pomału, pomału. Okay, bliżej ściany, bliżej ściany. Rozumiem. No. To jest ten poziom, na którym byliśmy, tak? Tak. A więc jak mówiłem, widziałem tam jakieś wejście od zewnątrz, więc teraz idziemy do tego. No będziemy teraz będziemy starali się zobaczyć to. Widziałem. O, też chcemy przejść wokoło tego domu oficera. Tak, będziemy jeszcze teraz będziemy eksplorować od zewnątrz, że tak powiem. Jak będzie coś ciekawego, to wejdziemy. To wejdziemy. Dom oficera w środku został już pokazany. Teraz wychodzimy z tego budynku i idziemy na sam dół. Tak, teraz tak, to jest jeszcze tutaj z tej strony. Tak, zanim pójdziemy, no to tak. Pokażemy wam teraz go z tej strony. Nie zachęcamy was do wchodzenia, taka jest tutaj sytuacja z tym budynkiem. No nie, u góry. Obiekt grozi zawaleniem. Dół jeszcze. Ta, informacja. Dół jeszcze jest do obejrzenia. A górę to trochę ryzykuje. Natomiast jeżeli chodzi o górę, to już tak niekoniecznie. My tam weszliśmy, pokazaliśmy wam jedwie. Nie musicie. O to mi chodziło. No to jest na ten dziedziniec, znaczy na taki dziedzińczyk jakby. Tylko wiesz, no tam parę pomieszczeń też jeszcze jest dużo. Mnie to trochę ciekawi, więc. Czy tutaj nawet skrzynka elektryczna została. No, był czas, że to funkcjonowało. Teraz to zostało wszystko rozkradzione, drzwi wyłamane. Na kable. Ale bo ja tu widziałem dużo ciekawych rzeczy i mnie trochę zainteresowało. Dobrze. Czekaj, zaraz tam zobaczymy. No co to za chwileczkę? Wyjmij latarkę, a tutaj. Zobacz. Też ciekawe. To jest ta klatka, którą szliśmy. Z kilku stron to jest. Patrz, no. I tu też, więc myślę, że mamy dużo zwiedzania teraz. Ale nie, tą klatkę byliśmy w tej klatce. Ale na samym dole tutaj nie byliśmy. Poczekaj. No to zacznijmy od tego, co widzieliśmy po tamtej stronie. Ale to jest drugie przejście, to są tylko dziedzińce. No dobra, tu przejdziemy. No tu jeszcze jest jakieś wejście. Tu. Ale to byliśmy tutaj. Uwaga, byliśmy. Bo to jest miękkie drewno tutaj. Według mnie nie byliśmy. Tutaj, tędy. Według mnie musimy tu trochę pokręcić. No to przejdziemy, natomiast to są dziedzińce. Tu są gwiazdy i takie im podobne historie. No. O. Mówiłem, że tu nie byliśmy. Zapal latarkę, bo... Tam się nie dostaniemy na pewno. Na pewno, nie ma. No, natomiast świeć dobrze. Widzisz dobrze? Daj mi na chwilę latarkę. Tylko żeby ci nie spadło z głowy. No, powiem, że ciekawie tutaj jest. Ja nie wiem, czy to nie jest jakaś taka część może dla koni? Jeśli ktoś wie, prosimy o napisanie w komentarzu. Mm. Ale dużo tutaj tajemnic jest na tych dolnych. Mm. Dobrze mi się wydawało, że coś tutaj widzę i to dużo tajemniczych rzeczy. Tak wygląda, jakby takie, żeby było takie. Dodaj latarkę może. No. Tutaj jakieś pomieszczenia są. Mogą tu wszędzie jest. Ja uważam cały czas. No. Tu trochę rzeczy. No, tu jest śmietnik po prostu. Tu. Nie wiem, czy w piwnicach. No. W piwnicach czasem jesteśmy. Dobra, uwaga, bo tu... Wiem, ja uważam. Wiem, że trzeba... O! No. Nie, tam się nie pali. To tu dobry, dobry. No, tu tylko zapal, światło, pokaż. To są pomieszczenia techniczne, tam, dobra. I tam jeszcze. Malutkie pomieszczenie. Dobra, pochodzimy. W ogóle te składy, które u góry, na których byliśmy tylko. Tak. To ty na dół. A więc, dobra, tutaj. Tu. O, techniczne.
Mówię, to są jakieś chyba kotłownie, poświeć tam trochę. Dobra. Kotłownie i tym podobne historie. Dach był dobry, więc może tam spróbuję. Ale tu jest tak, mówię. Trzeba po prostu kroka zrobić. No, muszę drugą latarkę wyjąć. No to już to zero, bo tutaj jest wydane i to... No ale świeć mi przy tej, uwaga. No to są techniczne pomieszczenia tutaj. Ale no. Bardzo ciekawe. A, tu kolejne. No. Tak nie wiem, czy czasem było tak wokoło nie przyjdziemy, no, tylko... techniczne. Nie, tam już jest koniec. Koniec? Czekaj. Nie koniec właśnie. Ale to musisz świecić. No to idziesz pierwszy, jak trochę trudno. No, poświeć tu. No, mogę to już. A co, czekaj. Podejdź z kamerą. Uwaga na kablu. Widzę. Rosyjskie napisy. No. Co tu? Grozny 89. A, to nie wiadomo, czy to jakieś. No, tam jeszcze coś jest. Uwaga, bo to jest ten. Wiem, widzę. Właśnie, widzicie. Dużo takich tam dziur, więc. Tam jeszcze coś jest. Nie wiem, czy tak, to nie jest piwnica i my nie zrobimy kół pewnie. No, pewnie nie. Tak. I zobacz, tam gdzie... Tam coś jest? Też eksploruję. A, o tak, tu jeszcze coś jest. Ja może pierwszy ja mam latarkę. O. Tunel, no, jakiś techniczny, dobra. A, to jest jakiś kotł. No. O, ej, chodź tutaj z kamerą. Jeszcze, to gdzieś się... Do mnie tu strop jest w dobrym stanie, jak widzę, więc tak spróbujemy. Mam nadzieję, że wszystko dobrze widzicie. I patrz. Chodźmy. Ale żebyśmy się nie zakręcili. Baterię straciłem w latarce. No, mieliśmy wypadek z latarką, ale... Ale ten... Mam zapasową latarkę, mam też... W telefonie włączyłem latarkę. No niestety nie wiem, czy dobrze zobaczycie. A, to jest nisko, coraz niżej. Musimy kucnąć chyba. A. Mamy trochę... A, to chyba nigdzie to nie prowadzi. Ale sprawdzimy. Włączyłem swoją latarkę w telefonie. Mam nadzieję, że dwie latarki trochę wam pomogą. Widzisz, no... O, tam to już w ogóle. Pokaż. Tam już to jest cała, to są piwnice. Już tam nie będziemy brnąć, bo to. Nie ma sensu, nie to ma takie, sensu. Takie same wszędzie. No, to są. Dobra, przechodźmy. Tak wszędzie. To takie piwnice mi się wydaje, że. Tak, typowe piwnice. Może byś głową nie uderzył, tutaj jest ten. Nisko. No. Dobra, to wychodzimy stąd. Ale tam jeszcze pomieszczenie było jakieś. Tam postanowiliśmy, że nie będziemy szli dalej, bo tam to takie okrągłe, gdzie mi się wydaje, że to tak otacza ten dom oficera. Tak, to są i to piwnice, więc. Typowe piwnice, więc chodzi. Mamy jeszcze jakieś poboczne pomieszczenie. Tutaj jest. O, tu jakieś rury płyną. W dobrym stanie podłoga. Dużo lepszym niż gdzie indziej. To. Tu kafelki, tu jeszcze robię. No. Sanitariaty. No. A to. Tu. Zwykła sala. Będziemy właśnie. No dobra. A więc mam nadzieję, że zobaczyliście tutaj dobrze. No ciekawe. No chyba to, co mogliśmy pokazać w domu oficera, to pokazaliśmy. Tam dalej nie szliśmy, bo to. To samo chyba. No dokładnie. Dobra, tutaj, tutaj? Zrobimy małą pauzę. Zanim zrobimy pauzę, no to się okazuje, że te piwnice tak, no to chyba idą wokoło. Tak, tego. Po prostu idą wzdłuż. Tam pewnie były jakieś rury, ogrzewanie i tym podobne. No to tam coraz niżej było, co nie? No, za chwilę dom oficera zewnątrz. Tak, będziemy wokół niego szli i pokażemy wam. Ten dom oficera w środku robi niesamowite wrażenie, na zewnątrz w sumie też, więc pokażemy go wam też z zewnątrz, przejdziemy wokoło, bo tutaj ciekawe rzeźby są na tym domie, też tak, warte za chwilkę pokazania. Dom oficera z zewnątrz. No to teraz dom oficera z zewnątrz, takiej szybkiej, że tak powiem, eksploracji zewnętrznej. Przejdziemy wokoło. Tutaj jest. O, tabliczka. Tutaj jest dokładnie pokazane. Czy tutaj jesteś, to tutaj było. Kasyno oficerskie, garnizonowy klub oficera.
No. A to za czasów radzieckich tak to wyglądało. Za czasów radzieckich wyglądało super. Co ciekawie wyglądało. No. Dobra, to. No. Mało. Muszę iść wokół. Tu, to nie was zastanawia, czemu to jest ogrodzone, to ja tutaj powiem, że dom oficera był w rękach prywatnych. Nie wiem jak teraz, bo ogrodzenie zostało zniszczone i nie wygląda tutaj jak, jakby coś było tutaj robione. Tak, poszła niedawno informacja, gruchnęła, że nabył to prywatny inwestor. Natomiast co się z tym dzieje w tej chwili, no to naprawdę nie wiadomo. Ktoś to się starał ogrodzić, coś tu się pomału coś niby działo. Tylko jak widzę, ktoś rozwalił ogrodzenia. No, tylko no, ogrodzenia są rozbijane, no ludzie chcą to zwiedzać. Jest to atrakcja niewątpliwie. Natomiast no wielka szkoda, że to popada w taką ruinę aż straszną. To jest bardzo przykre. Przykre to no. Jest. Bardzo ciekawy ten dom oficera w podziemiach tego budynku. Były piwnice, tylko one prowadziły wokół i teraz nie wiem, się tam robiło i byśmy już nie wyprostowali głowy i trudno by było. Tak. Poza tym wszędzie jakieś rury wisiały i byśmy się jeszcze gdzieś walnęli, więc słabo by było. No, byłoby słabo. Więc odpuściliśmy sobie resztę tych piwnic. Mam nadzieję, że zaciekawiliśmy was tym, co zobaczyliśmy. My przeszliśmy tak gdzieś. Myślę, że gdzieś dotąd się przeszło. Tak, to jest taka główna. Też warto parę ujęć zrobić trochę więcej, bo tutaj, o zobaczcie, tu jest jezioro. Tak. I to było dojście nad jezioro. Takie tutaj pięknie zrobione wszystko. A tu z kolei to była taka chyba główna, bardziej reprezentacyjna też. Taka, nie wiem, brama. Trudno powiedzieć. W każdym razie u wieńcu, nie wiem czy to będzie widać, jest piękna rzeźba jakiejś takiej kobiety poganiającej jelenie? Nie, to czy, jest wysoko, więc trudno powiedzieć. Tutaj widać jeszcze mozaiki. Jakąś mozaikę. No, miejsce jest dosyć bardzo zniszczone. No. A tutaj w ogóle można powiedzieć, że nic nie ma. Zostało spalone, niestety. No, dokładnie. Także wielka szkoda, że to no tak wygląda, jak wygląda. Ale musisz przyznać też, że ten dom oficer nawet jak wygląda, robi niesamowite wrażenie. Nie, no tak, oczywiście. I jakby podzielam tutaj opinię ludzi, którzy zwiedzali ten teren. Tak. Którzy mówili, że dom oficera jest takim obiektem, że jest już warty, że tylko dla tego obiektu warto przyjechać do Bornego Sulinowa, zwłaszcza jak się właśnie niezbyt daleko mieszka. No, zgadzam się z tym stwierdzeniem też. Także jakby się okazało, że w Bornym Sulinowie zwiedzilibyśmy tylko i wyłącznie dom oficera, to i tak warto było przyjechać. To i tak warto było przyjechać, dokładnie. Bo tutaj tak trochę obliczyłem, że sam dom oficera, nie wiem, pół godziny filmu zrobiło, więc myślę, że gdybyśmy chcieli tylko ten dom oficera pokazać, to by wyszedł taki materiał jak typ polis. Nie wiem, czy finalnie tak nie będzie, że dom oficera to będzie jedna z części naszej wyprawy do Bornego Sulinowa. Tak, bo to jest całkiem możliwe, że tak będzie. No tak, dom oficera to dużo jeszcze. Poza tym postanowiliśmy zejść do podziemi. Te podziemia się zmniejszały, więc trochę słabo było. Ale mam nadzieję, że bardzo was to zaciekawiło, tak jak nas. Piwnice. Tam w piwnicach to najprawdopodobniej były jakieś kotłownie, same rury. Tak, tam po prostu były ciągi prawdopodobnie instalacyjne, czyli rury, kable. A tam trochę niebezpiecznie, bo nie wie. Tak. Bo z prądem to jeszcze różnie bywa z tym tutaj. Poza tym, no mówię, zwiedzanie samego tunelu dla tunelu też nie o to chodzi. Przyjechaliśmy tutaj bardziej, żeby wam pokazać atrakcję, a nie tunel. Choć tunel też pokazaliśmy w pewnym sensie. No, w pewnym sensie pokazaliśmy. I też nie wiem, czy dobrze ten tunel zobaczycie, bo niestety nasza z najlepszych latarek skończyły się jej baterie, bo używamy i nie zmienialiśmy baterii. Choć tutaj w Bornym Sulinowie mamy jeszcze miejsce, gdzie trzeba użyć latarkę. Nie wiem, czy ona jeszcze jest. Nie będę nic o tym zdradzał, bo jak
nie będzie, no to dopiero wtedy powiem, a jak będzie, to zobaczycie na filmie, więc postaramy się tutaj zorganizować sobie baterię do latarki, bo może się przydać w Bornym. No zobaczymy. Dobrze, czyli naszą tutaj dzisiejszą wycieczkę z domu oficera kończymy pomału. Nie wiemy, czy czasem film nie powstał jeden z tego, część pierwsza. No, to się już przy montażu to, się to, okaże. To, jak będziemy montować, to... A mam jeszcze tutaj prawie, podejdziesz z kamerą tutaj. Tu można jeszcze pokazać, jak ten ciąg dalszy piwnicy no, w dołu. No, piwnica, no tutaj już nic nie zobaczymy. No, po prostu piwnica. No, masa kabli. No, masa kabli to trochę niebezpiecznie. Zwiedzając ten teren, jak kiedyś będziecie chcieli, pamiętajcie, że taka jest tutaj sytuacja. Taka jest taka sytuacja i to trzeba mieć na uwadze. Że budynek groi zawalnie. No, dokładnie. Sam parter to może aż tak nie, ale piętro to naprawdę, na piętro to bardzo niebezpiecznie tam wchodzić. Dobrze, kończymy dzisiejszą wycieczkę, kończymy wyprawę. Tutaj widzę, inni też eksploatorzy podjeżdżają. No, może to. Także na tym kończymy. Segment naszej wyprawy do Bornego Slinowa. Dom oficera pokazany. Który nazwalibyśmy Dom oficera.